Łapie? Ty są takie ryby, co wpełzają do tego, nie? Jak jesteś w wodzie, ja pierdzielę. To serio tak się da. Tylko, że wtedy ci muszą uciąć albo operacja. W Łodzi takie atrakcje? Nie, to u ciebie jak się stary wykąpie. Potem pływają takie te. Jak to się mówi? Poczekaj. Jak się mówi na to, co pływa tak po wodzie w zupie? I w dupę okap. Czy wiesz, co jest okap? Nie, o, szumowiny to się nazywa. Jakie szumy? Ty masz w dupie szumy uszne. Szumowiny. Te takie obrzydlistwa takie, co pływa. Świetnej taktyki w czasie licytacji i bardzo dobrej Nie współpracy w wiem, drużynie. Lukasu. Te drużyny, To które jest... to wszystko potrafią, mają szansę u U nas nas na na szczęście mistrzostwo. tak nie ma. A oto Spokój 12 mamy. uczestników naszej gry. Są oni podzieleni na trzy drużyny po czterech graczy w każdej. Witam. Drużyny są tak dobrane, aby poszczególni członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy jest mocny z innej dziedziny. Poznajmy dzisiejszych graczy awantury o kasę. Niebiescy to Rafał Durmas, przedstawiciel handlowy z Jaworzna. Witam. Kapitan drużyny Jerzy Pawlik, handlowiec z Przemyśla. Paweł Sota, ekonomista z Zawiercia. I Grzegorz Sota, technik hutnik z Ogrodzieńca. Grigori. Zieloni to Michał Wdowczyk, pracownik marketingu ze Zmyślanki. Dominika Pytlińska, studentka budownictwa z Łaszkowa. Dzięki te Kapitan Kamori za 27 lat. Gdzie ty się podziewasz? Drużyny Witam. Leszek Wdowczyk, student politologii ze Zmyślanki i Paweł Mackę, student informatyki z Tłoki Wielkiej. Łoki. Żółci to Jerzy Zakrzewski, technik mechanik z Sierpca. Kapitan drużyny Marek Zakrzewski, handlowiec z Płocka. Paweł To Kowalski, właśnie technik taka Mori. budownictwa z Gdzie ty się Płocka. podziewasz? I Michał Wikiera, pracownik administracyjno-biurowy. Możemy, Rukasio. Drużyny No i niebieska, gij, dobra zielona i metoda. żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o O wejście do nie lepiej finału, a ogarniają. finał to pojedynek drużyny, która wygra pierwszy etap z Gdzie drużyną Machoń? wyżej. Będzie Na gadał, mistrzów czy czeka odpaliłem, ta zanim oto jeszcze przyszedł. pusta loża. Wielki Anglii. Tak, 12 lat. Drużyny mistrzów awantury o kasę. Tam? Dariusz Dyda, Jerzy Niklasiński, Jakub Dobra, Drudzin, oni fajnie ostatnio Marcin grali. Rzepa. Tequila, jak on potem napisze, że ich bił 5 minut. I za trzecim padli. No i spokój. Tutaj dużo. Kupiłem sobie na promocji DJ Mini 3. Teraz cykam się latać. Co to jest ten DJ? DJI? DJ? Co, jak to się czyta w ogóle? Mówić o mistrzach. Statystyki Dron? mówią same za siebie. Wygrali panowie u nas do tej pory 70 702 złote i DJ samochód. Palasite. Gratuluję. A! Po raz piąty zasiadacie w Noży Mistrzów, panowie. Czekam, aż w Ile awanturze jest? będzie Kamil Ręcista z Płocka. No byli ręciści. Może będzie też taki. Miłego dnia. Jest 21, Amy. Chamie. Co zamierzacie uzbierać? Ile jeszcze? Wygrywanie to bardzo przyjemne przyzwyczajenie. Także my raczej nie lubimy rezygnować z przyjemności. A, Zamierzamy początek tak samo dnia, no wygrać racja. następny program. Czyli Wybacz. dopóki program będzie na antenie. Tak, tak, tak. Dobrze myślę? Tak jest. Ja muszę powiedzieć, że nasi mistrzowie Przepraszam. pokonali bardzo trudną drużynę. Pokonali drużynę zawodowych graczy. Każdy z waszych pierwszych przeciwników w naszym programie, no, miał doświadczenie. Brał udział w kilkunastu teleturniejach, które są organizowane w różnych stacjach w A Polsce. tamci, Panowie, wam się racja. udało. No może czas pomyśleć o nowym zawodzie. Zawodowy gracz. Pomyślimy. Na pewno warto Zawodowy gracz we pomyśleć, tylko wtorki i pamiętajcie za soboty. 30 lat, że zaczynaliście w awanturze o kasę. Witamy dzisiaj w grze. Nasi mistrzowie No zmierzą się w minęło finale z drużyną. 20 już. Jeszcze mają czas, żeby sobie przypomnieć, tak? Która wygra pierwszy etap. I jeżeli mistrzowie wygrają, to znowu zasiądą w Tak, loży Emi, no. mistrzów w Mu następnym dobrze mówisz. programie. A jeżeli im się nie powiedzie, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy Skylark, etap no. gry. Znaczy. Ale już lepiej licytują. Po 5 odcinkach. Ale wcześniej to... Niebiescy, zieloni i żółci otrzymują w tym momencie po 5000 złotych. A ja 5 mam przed tysięcy sobą złotych koło kary. z kategoriami pytań. Po wylosowaniu pierwszej drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wygra licytację,
odpowiada na pytanie. I jeżeli odpowiada prawidłowo, otrzymuje pieniądze na konto za to pytanie. Jeżeli się myli, pieniądze przechodzą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań Mateuko, w pierwszym etapie polskie i ta drużyna wejdzie do finału i zmierzy się w finale z mistrzami, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Postala. Były te Kamory 2, a już. Oho. Mam dla Państwa filozofię i religię. Oho. Rozpoczynam licytację i biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Żółci 400. Niemiecy 600. 600 po raz drugi. Mam 1000. Te Kamory wszystko na YouTube'a wstawiam, to tam możesz zerkać. 1200 po raz drugi. To ile jest, ale codziennie o audycji jest. Mam 1400 po raz drugi. Mam półtora. Co dalej? Od jakiegoś czasu. 1600 od niemieckich. Chyba żółci się wycofali. 1700 zieloni. 1800 niemieccy. Mam dwa po raz pierwszy. Do odcinek? 2300 po raz drugi. Mam 2400. Ej, mi to jest za Chroma. Addon, ale nie pamiętam, jak się nazywa. Chyba dislike po prostu. Mam 2800. Mam 3. 3 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz 300. A! 300? Nie ma 300. Ale spoko na start. Żółci ciekawie zagrali, że w ogóle nie weszli pierwszym. Mają szansę objąć prowadzenie, jeżeli oczywiście dobrze odpowiedzą. Jeżeli źle, będą na, a przynajmniej w tym momencie, ostatniej pozycji. Dlaczego pan dalej nie licytował, panie Leszku? Za późno, trochę spóźniłem się. Oj, Leszek. Zgodności w grupie, tak? Niech pan sam decyduje. Kapitan, no właśnie, kapitan sam decyduje i luj. Na niego wszystko, albo cała chwała i cały hejt. Bo inaczej to się zawsze pieprzą. Co oznacza imię Budda? Gruby? Co oznacza imię Budda? Kupujemy podpowiedź. Proszę? Kupujemy podpowiedź. Co jaka złodziej? Jest propozycja? Siła mi. Panie Krzysztofie? 1000 bez targowania. A my byśmy się jednak potargowali. Mimo wszystko. Pierwsze pytanie. Za 600. 1000 złotych. Ej, chciało pójść. Ponawiam jeszcze chyba. Raz, 600, przepraszam. Ale śmiało. 600 jest nasza propozycja. No ale 6200 w puli. I no, możecie uzyskać przewagę, którą będzie jaki być homofob? Może trudno odrobić pozostałym drużynom. No niech będzie 700. 900 to jest homofobem. A, Budda. Ale myślę, że na 800 się pan zgodzi, panie Krzysztof. Krakowskim targiem 800. Nie jestem. Krakowskim 900. Nie chcę nikogo urazić. Ale. 900 ostatnie słowo. Wiesz. Bierzemy. Proszę bardzo. Oświecony. Oświecony. Przygodny, łagodny. 100% oświecony. Wykształcony. 100%. Łagodny. Oświecony albo przygodny. Mi się wydaje, że oświecony. Nie, odpowiadam, może być oświecony. Nie, nie. Jak łagodny? Co mam odpowiadać? No odpowiadaj. To znaczy, tutaj tak mamy podzielone zdanie, ale tak, tutaj koledzy raczej cringe, są za Karol, jestem przed nim od razu. Zieloni także mocno listowali. Jaka jest dobra odpowiedź? Jak wygłodzony. Oświecony, tak jest. Oświecony, no bo przecież on doznał tego, nie, oświecenia. I tyle. Tam w tej religii, jakaś ona inna jest, nie? Czy Boga chyba nie ma głównego? W ogóle chyba nie ma, nie wiem. Jak to tam działa? Po prostu. Albo jesteś mądry, albo głupi i koniec. Jak Miszana, Miszana? Chyba heszkę w meczkę. Nie udawaj, że coś wiesz? Posłuchaj, zaprzeńcu. Wiem, że masz wszy. Nieprzypadkowo cię tak nazwałem. Mam jeszcze udowodnić coś na twój temat? Geju? W sensie, każdy jest równy. Geje? Według mnie, to każdy jest akceptowany. Każdego tolerujemy. Każdy jest równy. Co mam jeszcze powiedzieć? Każdego kocham. Witamy.
Jestem też gejem. Ja sam. Ja jestem. Pojedynek między trzema drużynami. Prowadzą w tym momencie niebiescy 7300. Żółci mają... No. Uchroniłem się. Absolutnie tak. To jest dobra wiadomość. Żółci mają 4600, a w tym momencie na ostatnim miejscu są zieloni 2200. Dzięki Derry za 3 lata. Powiem, że jeszcze 5 pytań do końca tego etapu. Także nie martw się, nie jesteś? Tylko do walki. A skąd losuję wiesz? Kolejną kategorię. Biceks? Ej, wybacz mi, widzu, serio, zbyt cię zwiedziwałem. Wybaczysz? Kategoria podpowiedź. Można teraz kupić podpowiedź. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. I jakie są państwa propozycje? 300 niebiescy. 300 niebiescy. Ty komory, nie? Mam 400. 500 niebieskich. Mam 500 od niebieskich. 500. 600. Mam 600. 700 niebieskich. Chyba mu kupi? Żółci, zieloni, 700 po raz drugi. U kogo? Po raz u mnie? Za 700 zł podpowiedź kupili. Czy ja gorączkę mam? Chyba nie, nie wiem jak to zmierzyć na oko, bo nie mam termometru na chacie. Niebiescy, stan ich konta to 6600, żółci mają równe 4000, a 2000 mają palec zieloni w dupę. I zieloni otrzymują... Jak palec w dupę niby i co to daje? To ode mnie upomnienie za bierność w licytacji. I co dalej? Następnym razem będzie kara pieniężna. 5 pytań do końca tego etapu. Dobra, podpowiedź kupili. Kara dla zielonych. Za chwilę, to mi się podoba. Tym razem wylosowaliśmy wędkarstwo. O Boże, dawno nie było. O Jezus. Rozpoczynam licytację. Aha. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Słucham państwa. Zieloni 300. Zieloni 300. Niebiescy 400. Kławik. 500 żółci. 500 po raz drugi. Rozgrzej patelnię do 38 stopni. Przyłóż pod pachę. Jak będzie ciepło, znaczy, że nie masz. Jak będzie zimna, znaczy, że masz. 500 po raz. No, ale... Niebiescy 600. Proszę, jest 600. Ja pierdolę. Ja nie mam termometru, żeby sprawdzić ciepło patelki pieprzonej, to musi siebie sprawdzić wtedy ciepło, a nie patelki. Co to jest za rada? Mentor, dwa razy dostali karę. Dwa teamy w dwóch odcinkach. To nie jest wasza mocna strona. A niebieskich? Raz dużo, raz mało. Są na talerzu. Słusznie, żółci odpowiadają 1600 w puli. Jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, zbliżą się do niebieskich. Ile sztucznych much maksymalnie można stosować na jednej. Co to w ogóle jest sztuczna mucha? Pewno? Dobrze, Emi, że sobie poradziłeś, dobrze. Na pewno? Kara? Czekaj, oni 200, oni dali 300 przecież. 300 dali, nie ma kary. Musieliby nie wejść w ogóle. Jedno. Nie wiem, co to jest mucha. Odpowiadamy. Proszę bardzo. Jedną sztukę. Dwie. Niestety, oczywiście dla was dwie. A pozostałe drużyny mogą się cieszyć, bo 1600 zł przechodzi do puli następnego pytania. Cztery pytania do końca. To jakaś zabawka dla kota? No właśnie, a co jak więcej dasz? Serio, policja mandat na środku tego stawu, jeziora, czegokolwiek daje? Świat polityki. Bierzemy? Rozpoczynam licytację, bierzemy. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mamon obserwuje nawet pod wodą. 500 niebiescy. 500 niebiescy. Ale co ty piszesz? Czemu? A, no tak, bo oni źle dali, tak? No tak, dobrze. Nie, dobrze, racja, racja. Jeżeli myślą o tym, żeby wygrać pierwszy etap, zaryzykowali wszystko, ale mają szansę przesunąć się na drugą pozycję. 400, świat polityki. Co tam się dzieje? Kwaśniewski. Który kraj Unii Europejskiej ukarano sankcjami w efekcie demokratycznych wyborów w 1999 roku? O! Jaka Austria? Zanim Polska do Unii weszła, to Austria była niedemokratyczna?
Nie, no nie ma bata, że Austria. Nie ma bata. Chodzi tutaj o Austrię. A jakie udzielą? Nie ma bata, że Austria. Austria. Tak jest, Austria. Jak? Ciekawe, jaki był powód. Przed nimi niebiescy 5500, a za nimi żółci 3000. Trzy pytania do końca tego etapu. U mnie była jamro dzisiaj burza. Tym razem mam dla państwa. Malarz startował. Oho! Gdzie diabeł nie może tam? O nie. Biorę po 200 zł od każdej drużyny, otwieram licytację, słucham. Żółci 300. Żółci 300. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Zieloni 500. Jak ja mi dzwonię? 600. Mam 600 niebiescy. 600 po raz drugi. 600 po raz. 700. Mam 700. To kaszu, ale czemu ich ukarali, no? Po raz 900. Mam 900 żółci. Tak po prostu ich mam 1000, proszę bardzo. Ukarali za ten rozpoczęcie wojny? Z malarzem? 2400 zł w puli tego pytania. Kolejna szansa na. Ale nie niebieskich na tego zieleni, zieleni odpieprzyli. Panowie, kto jest najlepszy z przysłów? Wszyscy! Chłopie, spokojnie. Oto pytanie. Ilu groszy nie warta według przysłowia panienka, która jest uparta? Kurde, jakie... Jakie... Kurde, jakie powiedzenie. Złamanego grosza, o. Jak to jest, panowie? Na pewno jest coś ze złamanym groszem, może to to? Żeby nie pytanie, czy to naprawdę to? Może tam podpowiedź bierzemy. 6 groszy? Kolega Grzegorz odpowiada. Ty, jak będzie diabelskiego grosza? W Polsce są tylko słowa z diabłem? Pan wierzy wcześniej wyznacza, niż ktoś wie, widzę. To jest drugi raz. Odpowiedzi, bo ja nie mam pojęcia, że nie. No dobrze, nie chcę odpowiedzieć, to ja odpowiem. 2 grosze. Niestety, nie. Nie jest grosza warta, która jest uparta. Też nie. O. Panienka uparta, 3 grosze nie warta. Ty, ale powiedzenie typu baner w dzisiejszych czasach, nie? Pozostałych drużyn 2400 przechodzi do puli następnego pytania. Prowadzą cały czas niebiescy 4500, za nimi zieloni 3600, na końcu jak na razie żółci 2100. Dwa pytania do końca. Panienka przyszedł. Panienka uparta, 3 grosze nie warta. Ja pierdzie. Nie było diabła przynajmniej. Piłka nożna. Za co mam dostać bana? Za przysłowie polskie? No to Polska powinna za to dostać bana, nie ja. To nie moja wina. Czy Polacy to wymyślili? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słabaj. Rzuci baban! Rzuci baban! Neuronik? A nie, bo oni źle dali, racja. Ty, oni wchodzą do finału. Wykazał się pan Marek. O kurde. I uwaga, jeżeli żółci odpowiedzą prawidłowo, obejmą prowadzenie. A nie, bo to piąte, to jeżeli się pomylą, odejdą z gry. A pan, panie Jerzy, mógł pan wszystkich zablokować. Nie zdążyliśmy. Ile czerwonych kartek pokazał sędzia w meczu Armenia-Polska w 2001 roku? Zaraz żygnę na takie pytanie. Skąd wy wiecie, że 3 niby? 12, 4, 3. Na pewno nie więcej. 3, 22. 4. Jak grasz z sammonami, to się ze starym stukasz jajami? Na pewno. Jak grasz z sammonami, stary o dupę wali jajami. Odpowiadamy. 3 czerwone kartki. Nie brzmi za dobrze. Panowie, na początku myśleliście lepiej. 4. 3 dla Armenii, a 1 dla Jacka Bąka. Dobra, 3 dla Armenii to jest najważniejsze. Ej, czekaj, o. 3 czerwone kartki dostał team? 3 zawodników mniej mieli? I Polacy pewnie i tak przegrali, tak? Zakończyć grę, nie mając pieniędzy na koncie. Dziękujemy wam bardzo. Dobra, Polska, Armenia, 2001. Remis był.
1-1. Chłopi grali bez trzech typa i był remis. No ja pierdzielę, ty Polacy to by pewnie na pustą bramkę grając by zremisowali. Ja pierdzielę, o co chodzi? Ona zablokuje, musimy powiedzieć, że Bogdanina zablokuje. Pozostały nam w grze dwie drużyny, prowadzą niebiescy 4300, zielone mają 3400 zł. Ledwo remis. Na pewno będą miały chęć na przejęcie puli. Bo do następnego pytania przechodzi aż 4900. Zagraj lepiej! Zagraj lepiej! Obrońca Lewandowskiego, jeszcze mu wylisz niemiecką dupę. Nie wspieram dwa. Złotych. Jedno pytanie do końca tego etapu. Oczywiście żartuję, szanuję Roberta. Robercik odpoczywa na dole. Jak coś? Kategoria ciekawostki. Są lek. Rozpoczynam licytację. Kup to, co ci bardziej leży w łapie. Biorę z konta każdej drużyny. I? Wabank. Ale wejtuje. Ale zieloni na chillku weszli. Masełko. W masełko nożykiem. Rozpuszczone, stojące całą noc. Nie w lodówce, a matka kazała schować. Mówiłem, schowa jak matka każe. Krzyknął Wabank wcześniej Iluj. Niż pan Jerzy i szansa ogromna dla drużyny zielonych. 8500 w puli tego pytania. Jeżeli zieloni odpowiedzą prawidłowo, wchodzą do finału z taką właśnie niebieski kwotą. 200 pingu jeżeli się pomylą, do finału a jaka kategoria? Niebiescy, mając wtedy 12 600 zł. Panowie... Lewandowski, twój ulubiony TikToker? A ciekawostki. Jak nazywa się ten przedmiot? No jak to marker? Nie, co to jest? Co to jest, bo nie widzę? To nie jest coś do cięcia? To nie jest do nakłuwania? A, do kabli. Ej, to jest chyba do rozcinania kabli, czy nie? Nie jest nic do cięcia na pewno. No, do czego to jest? Było coś takiego do rozcinania kabli? Pokażmy, do wyciągania czegoś. Szczerze to nie wiem. Ale do czego? Ale do czego? Pilnik. Nie, to nie jest. Czas minął, jaka jest odpowiedź? Sądzimy, że jest to ostrzałka. Na przykład do ostrzenia czegoś. Ej, Solek, może tak być, ale nie wiem. Nie, chyba nie, to jest ostrzałka, chyba serio. Z kamień mamy tutaj, który możemy ostrzyć przedmiot. Na przykład noże. Oj, będzie nie do noży. Niech pan włoży jedno na drugie. Odwrotnie. Odwrotnie to się raz. Miecz Jedi. Tak? W ten sposób. To jest pilnik. I jak to się tym robi? To będzie pilnik. No aha, przepraszam, ale pierwsza odpowiedź była zupełnie inna. Boże, pilnik. Mówiłem ci, że pilnik. Ostrzałka. I słusznie, ostrzałka. Mówiłem ci, że ostrzałka. Ej, na co taka ostrzałka jest? IRL. Oczywiście licytacją zapewnili sobie zwycięstwo. Niebieskim szło naprawdę bardzo dobrze. Mieliście ogromne szanse. O, Gokudam mnie napisał o CS-a, ale Gokudam, CS był minutę temu. Dziękuję, gratuluję. Natomiast do finału wchodzi drużyna zielonych ze stanem konta 8500. Pieprzy z niebieskich, Jasper Radość. Nóż? Taką ostrzałką? No. Po co pytasz, przecież wiesz Mondralo? Posłuchaj, ty, Mondraliński, Nergik. Drużyna zielonych i muszę przyznać, że w państwa przypadku stało się odwrotnie niż to zazwyczaj bywa. Mianowicie najczęściej
któraś z drużyn w pierwszym etapie pierwszym pytaniu uzyskuje dużą przewagę i potem do końca prowadzi. U was było odwrotnie. Po pierwszym pytaniu przegrywaliście z pozostałymi drużynami, a potem dzięki konsekwentnej grze udało wam się wyjść na prowadzenie. Jak oceniacie chyba swoją szans grę? Nie czy mają. Tak miało być w pierwszym etapie? Lucyk. Jesteśmy chyba trochę zaskoczeni. Czym? No, że nam tak dobrze poszło. Dobrze poszło, chociaż Remin jest tylko 8,5 tysiąca. To oczywiście nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Ale sama gra z mistrzami Remin to jest sukces dla nas. No tak, ale no, trzeba myśleć jednak o wygranej, nie tylko o rywalizacji. O tym też myślimy. No, ale widać, że drużyna dobra. Udało się wejść do finału. Zobaczymy, czy wam się uda pokonać mistrzów. Witamy w finale. Nie mają szans. Mistrzowie mają 10 200 zł na początek finału. Przypomnę, nie mają szans. Drużyna mistrzów wchodzi zawsze do kolejnych finału z taką kwotą, jaką miała po pierwszym swoim wygranym etapie. Stąd 10 200. Co panowie sądzą o grze zielonych? I co możemy powiedzieć o tej drużynie? Nasza analiza jest dokładnie taka jak pana, panie Krzysztofie. Wiedzieli, kiedy mądrze włączyć się do gry. Zagrali ostro. Brawo. Witamy mistrzów w finale. A ja za chwilę wylosuję pierwszą kategorię. Kiedy to zrobię, rozpoczniemy licytację. Ta drużyna odpowiada na pytanie, która wygra licytację. I jeżeli odpowie prawidłowo, otrzyma pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Jest 6 pytań w finale i ta drużyna wygra program i zasiądzie w loży mistrzów w następnym programie, która po 6 pytaniu będzie miała więcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Jeżol, ale prawdziwy Lombard teraz za kilka strybów jest, bo jesteśmy na bieżąco. Film polski. Jezus. Ale no lepsze to niż polskie seriale. 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie czysta. Mistrzowie chyba tego nie lubią, nie? 600. Mam 600. Co dalej? Jest 1000. Ej, mistrzowie się obudzili. Grają w końcu. 1400. Oni do tej pory odpuszczali pierwszych jakoś dwie rundy, nie? 1600. 2000. Mam dwa. Dwa po 2000. Jest 2100. Proszę bardzo. Blokada? Oraz 2300. 2300. Proszę bardzo. O kurde, trzeba blok zaraz. Ostro grają zieloni. Jeszcze nie demonik, muszę zrobić. 2800. 3. Jest 3. 30, proszę, co na to mistrzowie? Oj, nie wiem, parę, nie wiem. Nice, nice. Piękne. Pięknie. No i muszę powiedzieć, że nasi mistrzowie mają ogromne już doświadczenie w licytacji. Wyciągnęli, co mogli z przeciwników, zablokowali i uwaga, w puli tego jednego pytania mam aż 11 700 zł. Ogromna szansa dla mistrzów. Film wiem, Dominix, muszę złożyć, znaczy Demonix. Złożyć natomiast muszę w końcu, jeżeli mistrzowie nie odpowiedzą na to pytanie, mam 3 osoby w teamie. Tylko 1700 zł. W sensie ze mną liczą. Kto zagrał rolę Oleńki w Potopie Jerzego Hoffmana? Skąd ty masz to wiedzieć? Dobra, kto zagrał, widzowie? Ta, co reklamuje płyn do naczyń, jak ona się nazywa? Ty, coś na D. Dykiel, o, Dykiel, tak? Dykiel? To była ona? Wiesz, ona jest pozycja? Tak, to jest nie Wellman. Tak, ja to sobie wiesz. Panie Krzysztofie, mamy 1700. Nie demonik, prawda, ale nie. Chcielibyśmy podpowiedź, kupić. Ale dobrze mówisz. Za całą kwotę. Ktoś powiedział, zamknij pysk? Zamknij się, wyjdź tam. Zamknij się, powiedział. Zamknij się. To była ona? Wiesz, ona jest pozycja. Tak, to jest pod. Zamknij się. Z podpowiedzią będę wiedział. Tak, ja to sobie wiesz. Jeszcze wcześniej było zamknij pysk? Oleńki w Potopie Jerzego Hoffmana. Te kobiety tak wiedział? To w tej pani w lusze? Oni chyba nie wiedzą, co się dzieje. Zamknij ten pysk. Cicho. Czekaj, że... Zamknij ten pysk, no. Już Polsat znowu problemy. Zamknij się, wyjdź
A oni gadają do tego, do Pinokia, w sensie. Nieważne. Do Pinokia, ten. Ona mówi tak, zamknij się, on zamknie ten pysk. Ten mu już tam pewnie za jaja go złapie pod stołem. Aj. Bullying, bullying, mobbing, wszystko naraz. Zamknij się, wyjdź tam. Oni gadają do typa. Halo? Wiesz, mam nawet dziewczynę. Tak, to jest taka blondynka. Z podpowiedzią będę wiedział. Tak, ja też wiesz. Panie Krzysztofie, mamy 1700 w puli. Chcielibyśmy podpowiedź kupić. Chyba 11700. Za całą kwotę. A, że oni mają stan konta ile, nie w puli. Ty, riski ranik. Wyjdzie czy nie? Panowie, macie na koncie 1700, a w puli jest 11700. Za tą resztę prosimy o podpowiedź, co nam zostało. Da, on zawsze tak daje, zawsze tak daje. Może nawet im 300 zostawi, ale jak nie poprosili, to nie. Powiedz, że chyba trochę może. Cicho, bądź. Powiedz, że nie. On wszystko, za wszystko chce kupić podpowiedź. Nie. No to co? Nie. Jak mnie znacie, to się zdziwicie, ale tym razem sprzedam za 1400. Ta, jednak, mówiłem. Mówiłem, że zostawi 300. Aj. I wisz, no właśnie dlatego, że cię znam, to wiedziałem, Ez. Oto cztery jaki warianty. Wisz, to już mój kolega. Magdalena Zawadzka, Małgorzata Braunek, Barbara Brylska, Izabela Skorupko. Ej, ta ostatnia chyba zdana, kojarzę, bym tą Skorupkę wziął. Kojarzę to nazwisko, że taka jakaś stara aktorka. Co to było Game Mieczem? No właśnie, ja wiem co to jest, napisz swoją. No to trzymaj kciuki, bo oni nie wiedzą, rozumiesz? No to się my wiedzą. Będziemy mieć przewagę, jeżeli teraz nie wiedzą. Wyjdź stąd. Macie swoje tygodnie. Wyjdź stąd! Czemu oni tak bullyingują kolegę w okularach? Wyjdź stąd! Ej, Michał! Jak cię tam torturują, to mrugnij do kamery. No, będziemy mieć przewagę, jeżeli teraz nie wiedzą. Wyjdź stąd. Macie swoje? Tylko czekam, muszę to pomyśleć. Witało. To samo co ty. 4 lata miała Skorupko, a. Masz prawnek? A znane nazwisko. To skojarzyć. Może miał, może Oleńka to było dziecko. Nie wiem. Odpowiadamy. Proszę bardzo. Rolę Oleńki w Potopie zagrała pani Małgorzata Braunek. Tak jest! O kurde, nice. Że oni to wiedzieli. 11700 zł wędruje na konto drużyny mistrzów. Mają w tym momencie 12 000. Zieloni mają 5300. Nie martwcie się, zieloni. 5300 to jest kwota, Michał płacze. Pozwala nawet widzieliście? W tym momencie na jeszcze wygranie finału. Także spokojnie. On płacze. 5 pytań do końca tego etapu, do końca finału. Płacze. Sad. Och. O. A no. Albo wabank wejdą tamci, albo tanio kupią mistrzowie. Skrzynka. Tak jest! Czarna skrzynia. Mistrzowie już tacy OP, że wiedzą co dropnęło. Dlaczego się cieszyli? Ja od razu masz na kasecie jak go biją? Mikała? Kasuj to. Nasi mistrzowie mają szczęście kasuj do czarnej skrzyni. Bardzo często ona wypada. Kupowali już czarną skrzynię za różne kwoty pieniędzy. Powiedzcie, panowie zielonym, co wygraliście w czarnych skrzyniach do tej pory? W czarnych skrzyniach było 10 tysięcy, później była złotóweczka, później było 10 tysięcy i złotówka i później na końcu był samochód. Mistrzowie mają szczęście. A teraz będą wszystkie długi Don Wasyla. To jest skrzynia, którą będą licytowali mistrzowie. 2 miliony euro. Czarną skrzynię. No to jest stupa nagroda. Nie wiemy, co się w środku znajduje. Czarną skrzynię otworzymy dopiero po zakończeniu finału. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Puszka Pandory. Zieloni 300. Zieloni 300. 400. 400 twoje długi, czyli jeszcze więcej? 400 aha. Po raz drugi, 400 aha. Po raz trzeci. Sprzedaję. Powinno być gówno dla podbicia emocji, posłuchaj. Nasi mistrzowie, prawda? Najdroższa ile kosztowała?
1900. Jezus. I pamiętam. 1800, 1900. W tych granicach. Tak jest, 400 zł to taniej na pewno nie było, zresztą no, trudno byłoby. No najtańszy chyba w historii. 5 no. kategorii do końca finału. Przypomnę, 11600 mają mistrzowie, 5000 mają zieloni, a chyba ja wcześniej było 500 najtańszy. Kategorię. Zapraszam Państwa na reklamę. Dobry ranik mają mistrzowie tutaj. Na WR idą, nie? Państwa po drugiej stronie oglądacie finał awantury o kasę. Mistrzowie mają w tym momencie 11 600 zł, a zieloni 5 000. 5 pytań do końca gry. Kurde, jeszcze tyle? Anatomia człowieka. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Zieloni 300. Zieloni 300, 400 mistrzowie. 400 mistrzowie. Zieloni 500. Mam 500. Ci zieloni to już też. 500 po raz trzeci sprzedam. Grają jak takie wymoczki totalne, nie? 900 zł w puli tego pytania. Anatomia człowieka. Szansa na no, drobny zarobek dla zielonych. 900 w puli. Ciekawe, że mistrzowie im to dali, ale zieloni to... Ile rodzajów zębów występuje u dorosłego człowieka? Cztery? Nie. Pięć? Powiedz, kupujemy? Cztery albo pięć. Wisieka czy trzona? A, ile rodzajów? Ty, a mleczna? Pięć. Czy mleczne? Aha, no to jeszcze mleczne. Pięć. Nie, rodzaj nie urosła. Zęby mądrości. No to nie, to są też siekacze. A mądrości, ty, pytań się liczą. A za ile? Nie, no to są trzonowe zęby chyba. Może tak za stówkę? Pięć. Było u dorosłego? A, to cztery. Tak do tysiąca, żeby było równo. To poprosimy. Sztuczne. Stuwa! To cztery warianty. O. Tak. Wiem, cztery, dwa, pięć, jeden. Cztery. No ile? Cztery? No pięć to z mlecznymi by było, ale to był dorosłego. I co jeszcze? Mądrości, coś jeszcze tam jest. Wydaje mi się, że cztery, to cztery. Jestem cele przekonany też, że nie... No trzy nie ma. To cztery, tak? Cztery. No. Nie. Jak osiem? Przecież widzisz, jakie masz na ekranie. To ile? Nie ma osiem. Cztery na stówa. Zęby mądrości to jest nazwa potoczna, czy jak to się mówi? Ale to są trzonowe. Dwa. Dwa? Jedynki to po programie zgubić. Za mało. Siekacze, kły przedtrzonowe i trzonowe. Cztery. 900 zł przychodzi do puli. Co za kretyn pieprzony? Dwa. Dwa? Jak dwa? Jak dwa? Jak? Nie wiem. Może... Ja nie wiem. Jak? Cztery kategorie. Cztery? Pięć by było z mlecznymi, no ale dorosły, nie? Jak dwa? Tu head moment, no. Dwa head moment. Świat polityki. Dwa zęby górne i dolne. Ty chyba taka była logika za tym. Zęby górne i dolne, no. Ja pierdziele. O. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Co za pierdolę. Mistrzowie 300, zieloni? Baba. Baba, proszę. Czyli tak, oni grają z poprzedniej rundy o 300 mistrzów, z tej rundy o 300 za wabank. Kumasz? 5600 zł. 600 zł? Zieloni, jeżeli odpowiedzą prawidłowo, a jeżeli nie, to zakończą Neuron. Grę bez pieniędzy. Świat Neuronik. Polityki. Neuronik. Kim z wykształcenia jest Bronisław Geremek? Ej, to jest coś ten od Kononowicza? Z historykiem przypadkiem? Tu powiedziałem, on listy otwiera, czy paczki, czy coś takiego. Balistonosz. On nie bronił nikogo. Nie, historykiem jest, tak? Na pewno? No, wiesz. A takim innym jeszcze może być. Takim jeszcze innym może być. Nie, historykiem jest to na pewno. Nie wiem, kto to jest, widzowie nawet, wiecie? Ten Giermek. Odpowiadamy,
Bronisław Geremek, z wykształcenia jest historykiem. Co na to, mistrzowie? Tak. Tak jest! Ty, bo tego znam. Taka kwota wędruje na konto drużyny zielonych i to jest stan ich konta w tym momencie. Nie, wygląda jak Robin Williams, ten aktor. Trzy pytania do końca. Ale ja to nie znam. Ale on nie żyje już. Wtedy jeszcze żył. Przysłowia. Tak, dobrze, historyk. Historyk. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 400 króciutko. No nie dołoży 5 koła, nie dołoży 5 koła. A i tu mistrzowie chyba chcą po prostu dotrwać do końca, wygrać program i bawić się dalej. 700 w puli odpowiadają zieloni. Radziok snu. Proszę dokończyć tak. Przysłowie. Jaki korzeń, taka nać. Taka córka, jaka... Jaka mać. Tak jest! $700 wędruje tym jaki razem diabeł. Na konto drużyny zielonych. Zieloni mają 5900, mistrzowie 10600. Dwa pytania do końca gry. Siaje go mać. Nie przeklinaj. O! Duel. Jeden na jednego. Proszę teraz, aby obie drużyny wybrały po jednym przedstawicielu. Najpierw zieloni. Będzie to Michał. Proszę, panie Michale, do zielonego przycisku. O, konie go nienawidzą. Ja bym się nie dziwił, jakby go pobili po programie. Będzie reprezentował GTA. Pan Jerzy. Proszę, pan Jerzy. Jerzy. Skąd dla każdej drużyny biorę do puli tego pytania po 500 zł, a więc mamy w puli 1000 zł. Jerzyk. I najpierw rozpoczniemy od wyboru kategorii. Panie Michale, którą kategorię skreślić? Matematyka? Nie. Zieloni to pety, tak ci powiem, widzą, jak Polski dopiero robiłeś. Skreślamy. A to ty, Anor, chyba. Czemu ty masz kolorniku jakiś za niebieski? Co ty zrobiłeś? Czego ma nie być jeszcze, panie? Weź zmień ten kolor, bo ja nie widzę, co tu jest napisane. Na jasny niebieski. I teraz pan Michał, jaka jest decyzja? Ciekawostki. Znikają ciekawostki. I pan Jerzy. Ja mam spieprzony drugi monitor. Geografia polska. Nie będzie. Mi kolor niebieski panie się gówniano wyświetla. Z kategorii, którą wybrać. Może być. Może być, świetnie. Który z panów wie, naciska przycisk. Jeżeli odpowie prawidłowo, wraca do swoich, a na konto drużyny wędruje 1000 zł. Jeżeli się pomyli, siada na ławce. O, teraz jest git, Anon, witam. Osłabionym składzie. Oto pytanie. Nie szare. Spójrzmy na ekran. Oho. Kilimandżaro. Ty, to jest w Japonii. Wulkan widoczny na zdjęciu. Jakie Fuji? To mówiłem, że w Japonii. Ty, dobrze powiedziałem, że to w Japonii ten? Dobra, spieprzyłem ty, kili jakieś, co ja mówię, jakieś kiwi zapieprzone. Od razu wiedziałem, że japońskie, tylko nazwę zapomniałem. Michał nacisnął szybciej, słucham. Kilimandżaro. Zoba debila, kto by tak... Nie, poczekaj. Czy pan Jerzy sądzi, że to jest dobra odpowiedź? Mi się wydaje Fuji. Tak jest, Fuji! Oj, Michał ma przekopę, Michał mrugni, zanim umrze. Do następnego pytania przechodzi pula. Michał o 7. Uwaga, ostatnia kategoria. Michał, żartowałem. Och, Michał naprawdę jest smutny. Filozofia i religie. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. Zieloni 400. Zieloni 400. 400 po raz drugi. I mam 500. Grają. A, bo jest 2K. Co dalej? 600. Dobra, nie chcę zarobią, biedaki. Może Michała nie rozszarpią. Odpowiadają zieloni
2100 w puli. Nawet filozofia się nie pytają religii o odkupienie Michała. W którym wieku prorok Mahomet zapoczątkował islam? O ja siódmy? Gdzie ktoś coś na ten temat? Podpowiedź w takim razie, jak ty nie możesz mi powiedzieć. Chyba siódmy, tak? Na pałę. Później ma co brać. Czemu? Kupcie. Kupcie. Tam jest 1000 zł, to jest potrzebne. Chcielibyśmy kupić podpowiedź. Ale nie wiem. 600 zł. 500? Proszę. Będzie siódmy, to siódmy. W szóstym, w ósmym, w siódmym, w dziewiątym. Ja się dalej trzymam siódmy. Odpowiedź to świetna, nie? Ale no, kilka. Ósmy? Nie wiem, ja się już siódmy dalej trzymam. 600 któryś, to siódmy. Odpowiadamy w szóstym wieku. Dobra, jest. Siódmy. 16 lipca 622 roku miała miejsce ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny i ten dzień uznawany jest za początek islamu. Przykro mi bardzo, nie udało się odpowiedzieć na to pytanie, ale zieloni kończą grę, mając na końcu... A myślicie, że 1/4 z tego dostanie Michał, czy nie? Czy z góry na trzech podzielili? 4300 zł. Bardzo wam dziękuję. Nie. Pan Michał może wrócić do swoich oczywiście. Boi się. Boże, on się boi. Natomiast on się boi wrócić. Tylko dzisiaj zarobili, jestem zadowoleni bardzo, zarobili 9600 zł. Tak, rukarzy. Nadal nie wrócił! We wszystkich waszych programach Nadal nie wrócił! Jezus Maria! Mi się naprawdę boi! Boże, to nie są żarty! To jest przemoc! W sumie we wszystkich waszych programach przemoc w awanturze o kasę! Jest naprawdę chora! Siabla, jak lubi tam! Co ty mówisz, Lazary? Zobaczmy, co jest o 7, w czarnej skrzyni. Kupiliście niedrogo za jedyne 400 zł. I cóż tam jest? Ogórek. Panie Michale, proszę wrócić do swoich. Będzie panu przyjemnie. Tak pan sam on siedział. Nie wie. On nie tak wie. Sam siedział. Pójdę. Jest koperta. A w kopercie... O, auto? Pieniądze, 5K. 5000 zł. Za 400 kupili, także giga warp. Właśnie nie blagu. Trzeba pomyśleć. Jutro trzeba wyposłać to. Ty masz? Zarobili w awanturze o kasę 85302 zł i samochód. Ładnie, bardzo. Zapraszamy do gry. Kurde, dobry wynik mi się robi. Dobry wynik robi się mistrzom. 85K i auto. Są coraz bliżej rekordu. Rekord chyba 200K z autami licząc. Weźcie jakąś menelicę, co nie ma dwóch przednich zębów i pali. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki, słyszysz krzyk?